Witam ponownie w aneksie, jak już pewnie widzicie po tytule dzisiejszego podcastu. Dziś zajmiemy się sprawą Jeannette DePalmy z roku 1972 i jest to kolejna sprawa, za którą biorę się, ponieważ w końcu postanowiłam sobie w tym roku przedrzeć się przez wiele spraw, które miałam na swojej liście i które dodałam sobie do tej listy ze względu na propozycje słuchaczy i propozycje patronów. Ta lista już od ponad roku tak mi coraz bardziej rosła i postanowiłam, że teraz przez parę miesięcy spróbuję się właśnie skupić na tych wszystkich propozycjach od Was, aby tę listę troszkę sobie zmniejszyć. Z dzisiejszą sprawą też trochę zwlekałam, ponieważ jak od jakiegoś czasu polowałam na książkę na temat sprawy Jeannette, którą w końcu udało mi się ostatnio dorwać, przeczytać. Także zapraszam Was gorąco do dzisiejszego podcastu. Weźcie sobie oczywiście jakieś piciu, które ja mam tutaj za sobą razem z Oswaldem i zapraszam. W wielu miejscach mogłabym zacząć dzisiejszą historię, ponieważ ma ona wiele warstw. Ale zacznijmy może od pewnego psa. Był 19 września 1972 roku w mieście Springfield w New Jersey, gdy pewna starsza kobieta zadzwoniła na policję, aby poinformować, że pod blokiem, którym zarządza, znalazła rozkładające się ludzkie ramię. No to miejsce więc to jest do nowego kompleksu mieszkaniowego przy ulicy Wilson Road odesłano najbliższy patrol policji. I wtedy ci policjanci byli przekonani, że starsza kobieta pewnie padła ofiarą jakiegoś okrutnego żartu. To zresztą nie był jej pierwszy telefon na policję w życiu. Bo wcześniej dzwoniła już skarżąc się m.in., że miejscowe dzieciaki robią jej różne wredne kawały. Policjant Donald Schwed, który pojawił się na miejscu jako pierwszy, był gotowy zostać coś w stylu realistycznie wyglądającej ręki manekina pomazanej keczupem. Ale jeden rzut oka na znalezisko leżące na trawniku pod krzakiem wystarczył, aby utwierdzić Donalda w przekonaniu, że kobieta nie wyolbrzymiała. Na ziemi istotnie leżało ludzkie ramię, nie było co do tego wątpliwości. Ramię, które zdążyło się już w znacznym stopniu rozłożyć. Skóra przybrała ciemnobrązowy kolor i całe ramię sprawiało wrażenie mocno zasuszonego, z braku lepszego słowa. Przepytanie mieszkańców budynku dosyć szybko pozwoliło wyjaśnić, jak to upiorne znalezisko tam wylądowało. Jedna z mieszkających tam kobiet miała dużego psa, dalmatyńczyka, którego co rano wypuszczała, aby biegał sobie luzem po okolicy. Wtedy też w latach 70. w okolicach budynku na Wilson Road nie było za wiele. Głównie drzewa i w pobliżu też stary kamieniołom. Do teraz, nawet po tylu latach, jest to miejsce dosyć zaciszne i odizolowane. Pomimo, że zdążyło tam wyrosnąć trochę nowych osiedli i dróg. Ale zmierzam do tego, że piesek ten rano, również tamtego dnia, został wypuszczony, aby sobie pobiegać. No i biegał sobie oczywiście gdzie chciał, robił co chciał. No i wszystko wskazuje na to, że w pewnym momencie znalazł gdzieś to ramię, po czym przyniósł je w pysku, aby może pokazać właścicielom, ale porzucił na trawniku. A zatem jeżeli to ramię było przytwierdzone do ciała w momencie, gdy dalmatyńczyk je znalazł, to oznaczało, że ciało musiało znajdować się gdzieś w najbliższym sąsiedztwie. Kolejnymi policjantami, którzy pojawili się na miejscu, był Edward Kish i Dominick Olivo. I to właśnie Dominick Olivo jako pierwszy zauważył, że ramię to może należeć do Jeannette DePalmy, 16-latki, która zaginęła ponad miesiąc wcześniej. Jeannette była wtedy jedyną osobą zaginioną w mieście. 7 sierpnia 1972 roku wyszła z domu, mówiąc, że idzie na stację kolejki miejskiej, aby pojechać do przyjaciółki. Nigdy tam jednak nie dotarła i nie wróciła do domu tamtego dnia. Panowało powszechne przekonanie, że dziewczyna uciekła z domu. Ale żeby potwierdzić podejrzenia Dominicka Olivo, należało oczywiście odnaleźć resztę ciała. Z czym też nie zwlekano. Poszukiwania zaczęły się jeszcze tego samego dnia. Przeszukano wszystkie zalesione obszary wokół kompleksu mieszkaniowego, a było ich tam dosyć sporo, oraz pobliski kompleks, wtedy opuszczony, z basenami i kamieniołom nazywany Houdaille, w którym wydobywano grenokit, I kamieniołom ten, mimo że nie był opuszczony, obejmował całkiem spory obszar. Z wieloma porzuconymi sprzętami na przykład. Poza tym spora jego część była po prostu porośnięta lasem i nie prowadzono na jego terenie żadnych prac. Poza tym obszar ten też był jako tako policjantom znany, ponieważ był czasem wykorzystywany jako strzelnica, gdzie funkcjonariusze mogli trenować. I to właśnie tam, tuż obok kamieniołomu, na szczycie klifu, zwanego wtedy zębami diabła, znaleziono ciało Jeannette. Klif jak klif, z jednej strony oczywiście stromy, liczy sobie około 12 metrów wysokości. Można się było na niego wspiąć od drugiej strony, pokonując również dosyć strome i zalesione zbocze. I to właśnie dokładnie na jego szczycie znaleziono ciało Jeannette. Później jej tożsamość oficjalnie potwierdzi jej dentysta, porównując zęby ofiary z ostatnim rentgenem Jeannette. Ale jeszcze przed tym oficjalnym potwierdzeniem policjanci utwierdzili się w przekonaniu, że znaleźli właśnie Jeannette DePalmę. Ciało wyglądało, jakby leżało tam przynajmniej miesiąc i gdyby poleżało jeszcze trochę, to zostałby z niego jedynie szkielet. Na pierwszy rzut oka nie dało się określić płci ofiary. Widać było jedynie, że miała długie włosy i ubrana była w dżinsy i niebieski podkoszulek oraz klapki, według innych źródeł znów sandały, które zsunęły się ze stóp i leżały obok. Ciało leżało na brzuchu i istotnie brakowało jednego ramienia, a drugie zgięte leżało pod głową. Trochę tak, jakby Jeannette spała i oparła głowę na ręce. To, co policjanci dokładnie znaleźli i zauważyli tamtego wrześniowego dnia, stanie się później tematem sporów i kontrowersji przez długie, długie lata. Ale do tego jeszcze wrócimy. Nie chcę się teraz za bardzo zapędzać, ponieważ najwyższy czas pomówić o okolicznościach zaginięcia Jeannette i o niej samej. Jeannette DePalma urodziła się w New Jersey w 1956 roku. Jej ojciec, Salvatore, był właścicielem złomowiska samochodowego, a jej mama, Florence, zajmowała się domem. Jeannette miała 6 starszego rodzeństwa i jedną młodszą rok siostrę, Cindy. Była to więc spora, wielodzietna rodzina. Podkreślam tym razem wielodzietna, bo z jakiegoś powodu stale zamieniam to słowo na wieloletnia. Kilka razy zwracaliście mi uwagę w poprzednich podcastach. I jakoś ta wieloletnia rodzina zawsze się mnie trzyma, ale oczywiście chodzi mi zawsze o rodzinę wielodzietną. I w latach 60. rodzina DePalma kupiła spory dom pod numerem 4 przy Clearview Drive w Springfield, w samym sercu hrabstwa Union. I o Springfield słów kilka, bo mam wrażenie, że to jakie to było miasteczko i jacy ludzie je zamieszkiwali, wpływa trochę na to, jak ta sprawa została wtedy potraktowana i jakimi legendami później obrosła. Springfield znajduje się zaledwie kilkanaście kilometrów na zachód od Newark w New Jersey, a więc też zaraz na zachód od miasta Nowy Jork. Obecnie ze Springfield do centrum Nowego Jorku można dojechać kolejką zaledwie godzinę. Ale w latach 70. Springfield wciąż miał atmosferę małego miasteczka, gdzie sąsiedzi często dobrze się znali, a jakiekolwiek odstępstwa od normy, nazwijmy to, były tematem plotek i surowej oceny. Rodzina DePalma była pochodzenia włoskiego i okolica, którą wtedy zamieszkiwali, była właśnie zdominowana głównie przez rodziny pochodzenia włoskiego, jak i irlandzkiego, a więc w głównej mierze przez katolików. I to była jedna z rzeczy, przez którą rodzina DePalma zaczęła trochę odstawać od reszty sąsiadów. Postanowili porzucić kościół katolicki na rzecz kościoła ewangelickiego. Wpierw zainteresowanie to podzieliła ich najmłodsza córka, Cindy, która została zaproszona na nabożeństwo przez kogoś znajomego. Ale niedługo później jakoś tak się to wszystko potoczyło, że na wyznanie ewangelickie przerzucili się i Salvador, i Florence, którzy zaczęli zabierać całą rodzinę na nabożeństwa w pobliskim Elizabeth. Zwykle 3-4 razy w tygodniu. Było to zupełnie inne doświadczenie niż katolickie msze. Ewangelikalizm słynie z intensywnych i żywych nabożeństw, podczas których śpiewa się, tańczy, kapłan często krzyczy, nawet uzdrawia wiernych. Ktoś ze znajomych Jeannette, kto właśnie ze względu na nią, ponieważ ją bardzo lubił, poszedł z nią na jedno z takich nabożeństw, Wspominał potem, że to było niezwykle dla niego wtedy szokujące, jako dla katolika doświadczenie, ponieważ podczas takiego nabożeństwa był świadkiem, jak kapłan na przykład wypędzał diabła z jednego z wiernych. Było to takiego swojego rodzaju show, które budziło często trochę star i trochę pogardę wśród bardziej tradycyjnych katolików na przykład. Więc rodzina DePalma pod tym względem zaczęła tak trochę odstawać od mieszkańców Springfield. Ale nie była to jedyna rzecz, bo Florence i Salvatore byli zazwyczaj opisywani jako skryci i rzadko wychodzący z domu, wychodzący po coś więcej niż do pracy, czy po zakupy, czy do kościoła właśnie. Gdzie ich sąsiedzi tam zapraszali się nawzajem w weekendy na jakieś koktajle i na grilla, DePalma raczej trzymali się w swoim towarzystwie. Rzadko ktoś gdzieś ich zapraszał. I są ludzie, którzy wspominają ich jako dziwnych, ale nigdy nie podają konkretnych przykładów tej dziwności. Podkreślają tylko, że rodzina była bardzo wycofana. Florence i Salvatore czasem wdawali się w kłótnie, które kilka razy skutkowały wezwaniem policji. Ale gdy tylko funkcjonariusze pojawiali się na miejscu, para przepraszała i mówili, że już tam się dogadali, że nie dzieje się nic złego. W okolicy krążyła też plotka, jak wspominała jedna z ich sąsiadek po latach, że rodzina była powiązana z mafią. I że była to wtedy rzecz powszechnie wszystkim znana, przynajmniej w ich dzielnicy. Ale nie widziałam żadnego potwierdzenia, czy to od policjantów na przykład, czy od jakiegoś innego źródła. I znów stoi to trochę w opozycji, ponieważ wielu mieszkańców Springfield wspomina też, że było to miasto ciche i spokojne i które z jakiegoś powodu zupełnie omiały przestępstwa i gangi i całe to zamieszanie obserwowane w Nowym Jorku na przykład. A mówiąc o samej Jeannette, to można znaleźć całe spektrum opinii o niej, o tym, jaka była. I warto podkreślić, że wiele tych informacji, wiele tych opinii to są historie opowiedziane po wielu, wielu latach, czasem nawet po całych dekadach. Czasem też przez osoby, które nie znały jej najlepiej. Ponieważ przez wiele, wiele lat sprawa nie była szczególnie znana nigdzie poza Springfield. Do czasu lat 90., kiedy to wydawcy kultowego magazynu Weird NJ, dziwne New Jersey, poświęconego właśnie różnym takim tajemnicom, sprawom paranormalnym i tak dalej, natrafiło na jej sprawę. I wtedy też zaczęli pracować nad odnajdywaniem świadków tamtej sprawy. Jej znajomych, rodziny, policjantów, reporterów. I z wieloma tymi ludźmi właśnie nawiązano kontakt po 20, czasem 30 latach. W roku 2015 ostatecznie wydano książkę, która zbiera wszystkie te przekazy i łatwo zauważyć, że są one ze sobą po prostu całkowicie sprzeczne. Ale może niekoniecznie dlatego, że niektórzy świadkowie celowo kłamią i chcą oczernić Jeannette albo odwrotnie, albo ją wybielić. Po latach nasze wspomnienia ulegają modyfikacji, powiedzmy. Poza tym są wydarzenia, które zapadają nam w pamięć lepiej, inne gorzej, często zaburzając naszą ocenę na temat jakiegoś wydarzenia czy jakiejś osoby. Ale tak czy inaczej, redaktorzy Weird New Jersey rozmawiali z wieloma osobami, które zapewniały, że Jeannette była lekko szalona i nieokiełznana. Słowo wild, dzika, pada tutaj wielokrotnie. Eksperymentowała z alkoholem, narkotykami, imprezami, chłopakami. Jej sąsiad z tamtych czasów, Roy Simpson, wspomina, że Jeannette miała opinię puszczalskiej, ale nigdy podobno nie znaleziono nawet jednej osoby, która powiedziałaby, że Jeannette posunęła się dalej niż do pocałunku. Nie wiem, nigdy nie znalazłby się ktoś, kto z nią spał, nic z tych rzeczy. Jeannette oczywiście rzeczywiście spotykała się z chłopakami, miała tam jakiegoś chłopaka, ale mimo wszystko nie jest zupełnie jasne, skąd wzięła się ta jej reputacja jako puszczalskiej. Redaktorzy rozmawiali też z jednym policjantem, który twierdzi, że Jeannette była znana na komisariacie policji jako taka imprezowa dziewczyna, która często wpadała w kłopoty. Ale nie uchował się ani jeden raport, żadna notatka policyjna, nic, co świadczyłaby o tym, że Jeannette miała przynajmniej jedną styczność z prawem. Potwierdzają to też dwaj policjanci ze Springfield, Sam Calabrese i Don Schwed, którzy powiedzieli, że nigdy wcześniej z nazwiskiem Jeannette DePalma się nie spotkali w czasie swojej pracy. Gail Donaghy, najlepsza przyjaciółka Jeannette, również temu zaprzecza. Przyznała, że one obie umawiały się z chłopakami, chodziły na imprezy, jeżeli ktoś je zaprosił. Ona oraz inna przyjaciółka Jeannette, Melissa Benner. Zgadzają się też, że Jeannette jeździła autostopem, prawie tak jak wszyscy, i że zdarzało jej się zapalić trawkę, ale tylko jeżeli ktoś jej zaproponował na przykład. Innymi słowy, nie wiem, nie chodziła, nie próbowała gdzieś jej kupić, zdobyć. Było to raczej takie rekreacyjne, okazjonalne. Jeżeli ktoś jej na jakiejś imprezie zaproponował, no to była gotowa eksperymentować. Ale nie była szczególnie zainteresowana alkoholem na przykład. Jej kuzynka, Lisa, pamięta, że ona i Jeannette, a czasem też jej młodsza siostra, Cindy, jeździły dużo autostopem, ponieważ nie miały wtedy innego sposobu na przemieszczanie się. Umawiały się też z chłopakami, ale Jeannette była daleka od bycia, nie wiem, wybitnie problematycznym czy zbuntowanym dzieckiem. A już na pewno nie bardziej niż jej rówieśnicy w tamtych czasach. Jeannette lubiła też ówczesną muzykę rockową, która stawała się w tamtych czasach coraz bardziej popularna. Jej ulubioną artystką była Janis Joplin. I jej muzyczne upodobania szokowały coraz bardziej tradycjonalistycznych mieszkańców Springfield. Tak jak teraz uważamy rocka z lat 60. i 70. za klasykę muzyki rocka, tak wtedy dla wielu było to wciąż szokujące rzępolenie. I dla wielu rodziców gust muzyczny ich pociech był powodem do poważnych zmartwień. Wiele osób, które znały Jeannette bliżej... Ozzy, dziękujemy za komentarz. Wiele osób, które znały Jeannette bliżej, podkreśla też, że dziewczyna wyglądała na groźną przy pierwszym poznaniu. Cała rodzina DePalma podobno ma po prostu taki poważny wyraz twarzy gdzieś tam w genach. Resting beach face teraz byśmy powiedzieli. Ale to też przyczyniało się gdzieś tam do negatywnego wrażenia, jakie wywierała na początku. I może też przyczyniało się do plotek na jej temat. Przy bliższym poznaniu dziewczyna okazywała się być sympatyczna, słodka, a może nawet trochę nieśmiała. Nie uchowało się zbyt wiele zdjęć Jeannette, ale jest jedno, które mam wrażenie właśnie dobrze ukazuje, o co chodzi z tym wyrazem twarzy. Bo jest zdjęcie Jeannette wykonane w jej szkole, tak jakoś trochę z zaskoczenia, na którym ona nie patrzy w obiektyw, a ma spuszczone spojrzenie, patrzy na ziemię i wygląda na taką trochę smutną i zamyśloną. I to podobno właśnie tak wyglądała, gdy na przykład chadzała szkolnymi korytarzami. Ale jej szkolny portret wygląda już zupełnie inaczej. Jeannette wciąż może wygląda trochę poważnie, ale lekko uśmiecha się i nie ma w niej, nie wiem, nic odpychającego. Jest też jeszcze jedno zdjęcie, na którym Jeannette pozuje u boku jednej ze swoich starszych sióstr, Darlene. Na tym zdjęciu również uśmiecha się, wygląda na zadowoloną i może nawet na lekko nieśmiałą. W ramach dygresji to zdjęcie może zainteresuje wiele osób, które interesują się historią współczesnej mody, ponieważ ładnie widać na nim, nie wiem, różnice pokoleń. Starsza siostra Jeannette udana jest chyba w mniej wtedy modny sposób, z takimi natapirowanymi włosami na modłę bardziej lat 60. Za to Jeannette ma prostą fryzurę z przedziałkiem po środku i z włosami gładko spływającymi po bokach, jak modne było właśnie na początku lat 70. Jej włosy były też dla niej źródłem wielu zmartwień. Wszyscy wspominają, że Jeannette była wręcz niedozłączna ze szczotką do włosów i stale rozczesywała swoje loki, praktycznie przy każdej okazji. Jeannette marzyła o prostych włosach, które podobno były wtedy bardzo modne. Wymieniała się nawet z koleżankami sposobami na utrzymanie prostych włosów jak najdłużej. Ktoś mi może zarzucić, że nie wiem, za bardzo zagłębiam się w zbędne szczegóły, ale to też może coś nam mówić o jej osobie i o tym, że pewnie zmagała się z paroma kompleksami dotyczącymi jej wyglądu, tak jak wielu nastolatków, co też może właśnie trochę przyczyniało się do jej pozornej oziębłości. To była więc jedna strona Jeannette. Szokująca wtedy muzyka, eksperymenty z narkotykami, imprezy, jeżdżenie stopem. Ale po drugiej stronie spektrum mamy też ludzi, którzy uważają, że w szczególności pod koniec swojego życia Jeannette porzuciła zupełnie swoje, nie wiem, małe grzeszki i stała się mocno religijna. Niektórzy sugerują wręcz fanatyzm religijny. Ale i tutaj mamy zupełnie rozbieżne opinie co do tego, jaka religia to w ogóle była. Bo według niektórych Jeannette była rzeczywiście zafascynowana Bogiem i chrześcijaństwem, a według innych znów satanizmem. Głównym źródłem tych informacji zdaje się tutaj być m.in. pastor z ich kościoła, James Tate, który twierdzi, że Florence DePalma, czyli mama Jeannette, przyszła do niego po radę, skarżyć się, że jej córka czyta książki o satanizmie. Pastor uważał też, że Jeannette nie była wcale zainteresowana Bogiem, a raczej okultyzmem i że zamieszała się w jakąś niebezpieczną sektę. Ale sama Florence DePalma zaprzecza, aby kiedykolwiek poszła do pastora Tate'a z takimi problemami, obawami. Nigdy też nie powiedziała nikomu nic o żadnych okultystycznych czy satanistycznych zainteresowaniach albo książkach, jakie Jeannette miała czytać i że nawet nie wie, skąd wzięła się ta plotka. Zarówno ona, jak i siostry i przyjaciółki Jeannette wielokrotnie zaprzeczały, aby dziewczyna była czymś takim zainteresowana. Ale co ciekawe, tymi rewelacjami pastor Tate podzielił się dopiero później, bo w październikowym wydaniu New York Daily News z 1972 roku pastor jest cytowany, mówiący, że Jeannette była mocno religijną i wierzącą parafianką, która lubiła opowiadać innym o Bogu i nawet ich nawracać. Pastor wtedy wyraził swoją własną, prywatną hipotezę, że dziewczyna możliwie natrafiła na kogoś czczącego szatana, próbowała tę osobę nawrócić i przypłaciła to życiem. Więc znów dwie wersje. Jeannette była albo mocno religijna i mocno związana z kościołem, albo tutaj w szczególności według pastora była zainteresowana okultyzmem i satanizmem i wpadła w jakąś sektę. Jednak wszystkie te skrajne informacje właśnie, można zauważyć, pochodzą głównie od osób, które nie znały jej bliżej. Jej przyjaciółka Gail utrzymuje na przykład, że Jeannette nie była szczególnie zafascynowana ani Bogiem, ani szatanem. Czasem używała też religii jako wymówki, na przykład mówiąc rodzicom, że idzie tam na jakieś wydarzenie organizowane przez Kościół albo idzie głosić Słowo Boże, a w rzeczywistości szła się spotkać z Gail i ze znajomymi, ponieważ w innym wypadku surowi rodzice mogliby jej zabronić gdzieś wychodzić, nie daliby jej tyle wolności, ale jeżeli szła robić coś tam związanego z Kościołem, no to okej. I trochę podobnie miało być 7 sierpnia, to znaczy Jeannette prawdopodobnie nie powiedziała rodzicom całej prawdy o tym, co zamierzała robić tego dnia. 7 sierpnia zaczął się dla niej od przykrej wiadomości. I to od wiadomości o zaginięciu. Gdy Jeannette zeszła rano na śniadanie do kuchni, rodzice zdecydowali się jej w końcu powiedzieć, że jej kuzynka, Lisa Drake Grulisz, uciekła z domu i była uznawana za zaginioną już od kilku tygodni. Lisa była najwyraźniej bardziej zbuntowana niż Jeannette, bo to nie była jej pierwsza i ostatnia ucieczka z domu. Jeannette była zła, że jej rodzice tak długo ukrywali przed nią tę wiadomość i mocno zmartwiła się losem swojej kuzynki. Lisa później odnajdzie się cała i zdrowa, w odróżnieniu od Jeannette. Dziewczyna podobno po śniadaniu poszła do swojego pokoju, mocno wkurzona. A około 11 rano zadzwoniła do swojej przyjaciółki, do Gail, mówiąc, że nie może się z nią spotkać, bo wcześniej to planowały, ponieważ mama każe jej zostać w domu i sprzątać. Coś, co było najwyraźnym kłamstwem i Jeannette najwyraźniej po prostu straciła ochotę na jakiekolwiek spotkania z przyjaciółmi. Ale dostała butę od Gail, bo dziewczyny miały wtedy zobaczyć się z jakimiś kolegami, którzy chcieli się z nimi spotkać pod domem Gail. I to podobno Jeannette wcześniej zainicjowała to spotkanie, więc Gail była trochę zła, że Jeannette zaprasza ich do domu Gail, a potem chce się z tego spotkania wykręcić. Więc zaczęła wiec jej dziurę w brzuchu i, jak to ujęła, nakłaniać ją do tuszenia tyłka. Okej, spróbuję złapać stopa i zaraz tam będę, powiedziała w końcu i się rozłączyła. To był ostatni raz, kiedy Gail rozmawiała ze swoją przyjaciółką. Przed wyjściem Jeannette miała zapytać jeszcze swoją młodszą siostrę Cindy, czy ta może chce pojechać razem z nią do domu Gail, ale ta odmówiła. Pokłóciła się tamtego dnia z chłopakiem i chciała zostać koło telefonu, licząc na to, że chłopak w każdym momencie zadzwoni ją przeprosić. Gail potem powie, że to dziwne, że Jeannette chciała zabrać ze sobą swoją młodszą siostrę, ponieważ Gail i Cindy w żaden sposób się nie przyjaźniły, Cindy była trochę młodsza, nigdy Jeannette wcześniej nie była w domu Gail, jak i nie znała tych chłopaków, z którymi one miały się spotkać. Więc dla Gail cała ta propozycja Jeannette zdaje się być dosyć dziwna. Rodzicom Jeannette miała jeszcze powiedzieć, że idzie tego popołudnia do pracy, a przed pracą zahaczy o dom Gail. I sprawa z tą pracą nie jest jasna, bo w jednych źródłach przeczytałam, że ona w ogóle żadnej zmiany, żadnej pracy tamtego dnia nie miała, innej, że miała, ale się nie pojawiła. Na początku w prasie pojawiła się błędna informacja, że Jeannette pracowała na pół etatu w sklepie z ubraniami w galerii handlowej, ale później sam właściciel sklepu zaprzeczył, aby jakakolwiek Jeannette DePalma tam pracowała. Według Gail ta informacja również jest błędna. I w rzeczywistości obie przyjaciółki tamtego lata dorabiały tak trochę na lewo w czymś rodzaju takiego ówczesnego call center, gdzie wydzwaniały do ludzi prosząc o wsparcie celów charytatywnych. I nie jest jasne, czy Jeannette tamtego popołudnia miała iść do pracy, czy nie. To miejsce, gdzie one pracowały, to w ogóle było jakieś oszustwo, jakaś firma, która większość tych przekazanych donacji zabierała dla siebie, tam płacąc młodym ludziom, którzy na nich pracowali, jakieś grosze. No i one w ogóle pracowały tam tak na nielegalu, ponieważ były za młode. Jeannette świętowała swoje 16 urodziny zaledwie kilka dni przed swoim zaginięciem. I z tego, co się orientuje, mając 15 lat, nie mogła jeszcze legalnie pracować. Więc ta firma chyba tak zatrudniała po prostu młodych ludzi na boku, tam płacąc im też pewnie pod stołem. Więc możliwe, że rzeczywiście Jeannette miała iść tamtego dnia do pracy, ale nie pojawiła się i nikt się tym nie przejął. A może to było w takim trochę stylu, że nie wiem, one mogły do tej pracy przychodzić kiedy chciały. Co by nie było, pracowały nielegalnie, więc w zasadzie nikt nie mógł im nic zrobić. Więc nie jest to jasne, czy to było po prostu coś, co Jeannette powiedziała rodzicom, żeby mieć wymówkę, żeby gdzieś zostać dłużej poza domem i spędzić czas z Gail. Czy może rzeczywiście miała iść do pracy, kto wie. Florence podobno zaproponowała jej wtedy, że podwiezie córkę na stację kolejki, ale Jeannette odmówiła. Powiedziała, że pójdzie pieszo na stację w Summit, bo to była najbliższa stacja, i że pojedzie stamtąd do Gail. Ale sęk w tym, że najbliższą stację dzieliło od ich domu kilka kilometrów. Była to więc długa droga i obecnie przynajmniej według Google Maps dojście na stację Summit z domu Jeannette zajmuje mniej więcej około godziny. Więc była to długa droga, ale Jeannette nie miała najwyraźniej zamiaru w ogóle korzystać z komunikacji miejskiej, a zamiast tego złapać stopa. Wyszła więc z domu, aby nigdy do niego nie wrócić. I stamtąd najprawdopodobniej poszła pieszo, zachodząc do domu swojej znajomej, która mieszkała przy High Point Drive, Donna Bladys, gdzie Jeannette najprawdopodobniej miała nadzieję złapać podwózkę, bo z tego, co zrozumiałam, Donna miała prawo jazdy. Ale Donna Bladys była tamtego dnia uziemiona, bo coś tam przeskrobała. No ale Jeannette miała nadzieję, że może przynajmniej Donna ją podwiezie, a jeżeli nie Donna, to przynajmniej jej mama. Ale dziewczyna została odesłana z kwitkiem. I jeżeli wierzymy w tę wersję, to rodzina Bladys jako ostatnia widziała Jeannette. Bo po tym wydarzeniu Jeannette znika, aby później zostać znalezioną w kamieniołomie, który znajduje się jakieś 2,5 do 3 km od domu Donny, w zależności, którą drogę obierzemy. I udział Donny i jej rodziny w tej sprawie to jest kolejna kontrowersyjna sprawa. Ponieważ to oni widzieli Jeannette po raz ostatni, wiele osób zaczęło właśnie ich podejrzewać. Po mieście zaczęła nawet krążyć plotka, kolejna plotka, że Jeannette zginęła w jakimś wypadku na imprezie w domu Donny. Donna istotnie miała reputację kogoś, kto często urządzał w domu głośne imprezy. I to najprawdopodobniej właśnie stąd wzięła się ta hipoteza. Ale tamtego dnia żadnej imprezy nie miało być. Po pierwsze, Donna była uziemiona, po drugie, jej rodzice byli wtedy w domu, po trzecie, był środek dnia, około południa w poniedziałek, raczej nietypowa pora na imprezę. Ale z jakiegoś powodu Florence DePalma żywiła podejrzenia względem Bladysów. Zauważyła, że nikt z ich rodziny nie pojawił się na późniejszym pogrzebie Jeannette, co uznała za dziwne. A wracając do dnia 7 sierpnia, może niektórym wydać się trochę dziwne, że Jeannette odmówiła, że nie chciała, aby jej mama gdzieś ją podwoziła, po czym poszła prosić rodziców koleżanki o podwózkę. Można to może wytłumaczyć tak, że Jeannette była wtedy zła na swoich rodziców o ukrywanie przed nią informacji o ucieczce z domu jej kuzynki. Poza tym ktoś w wieku 16 lat często chce się usamodzielnić i czuje się jak dziecko, gdy jest gdzieś tam na przykład podwożony przez rodziców. Może to było coś w tym stylu. Dziwi jednak, że mama Jeannette nie była podejrzliwa, że jej córka planuje pójść pieszo na stację kolejki, co zajęłoby jej godzinę. plus dojazd kolejką, to wszystko razem pewnie zajęłoby przynajmniej 1,5 godziny, aby dotrzeć do domu Gail. Po czym miałaby jeszcze pociągiem jechać do pracy. No, po prostu zdaje się, że nie miałaby na to wszystko za dużo czasu. Tak czy inaczej, Jeannette opuszcza dom Donny i w tym momencie ślad po niej się urywa. Jej rodzice późnym wieczorem tego samego dnia zgłoszą jej zaginięcie, które od początku do końca będzie traktowane jako ucieczka z domu. Wierzono, że Jeannette poszła w ślady swojej kuzynki Lisy na przykład. I wszyscy istotnie zdawali się w to wtedy wierzyć, nawet jej rodzice. Było tak do 19 września, kiedy to jej ciało zostało w końcu odnalezione. Jeżeli chodzi o ciało Jeannette, to nigdy nie ustalono ze 100% pewnością przyczyny jej śmierci. Rentgen ciała oraz analiza ubrań nie wykazała żadnych śladów po np. ciosach zadanych nożem, pobiciu czy po strzeleniu z broni palnej. Czyli nie było żadnych fizycznych śladów ani na kościach, na skórze, w miejscach, w których się uchowała, ani na ubraniach ofiary. Doktor Ehrenberg, bo to on przeprowadził oględziny ciała Jeannette, z powodu braku widocznych obrażeń nie potrafił określić przyczyny śmierci. Jeannette mogła więc równie dobrze paść ofiarą morderstwa, jak i popełnić samobójstwo, albo zginąć w wyniku jakiegoś niejasnego wypadku. Ale ponieważ została znaleziona w tak nietypowym i trudno dostępnym miejscu, jej sprawę zdecydowano się od początku traktować jako sprawę morderstwa. Najczęściej mówi się o tym, że Jeannette została najprawdopodobniej uduszona. I chyba tylko dlatego, że uduszenie nie zostawia żadnych widocznych śladów na ciele. Teraz, przypuszczam, autopsja wykazałaby znacznie więcej i pewnie mielibyśmy o wiele lepsze pojęcie, jak Jeannette zginęła, no ale oczywiście mówimy tutaj o roku 1972. I jeżeli chodzi o to uduszenie, to mam pytanie do kogoś, kto się na tym zna. Jeżeli jest na sali lekarz, to może uczyni mi przysługę i wyjaśni jedną rzecz. Wiem z kilku innych spraw kryminalnych, że ofiary uduszenia zwykle mają pękniętą jakąś tam chrząstkę w szyi, gdy ktoś na przykład mocno zaciska ręce na szyi ofiary. Ona po prostu pęka. I nie wiem, czy akurat w tamtym czasie i w tamtym wypadku, w szczególności, że ciało rozkładało się ponad miesiąc, nie wiem, czy było możliwe sprawdzenie tego, ale wydało mi się, że jest to może coś, co mogłoby pomóc w sprawdzeniu wtedy, czy może raczej potwierdzeniu lub wykluczeniu hipotezy o uduszeniu. Należy też dodać, że autopsja została dokonana przez lekarza, który nie specjalizował się w tym i nie miał dużego doświadczenia w takich sprawach. Na co dzień był bowiem lekarzem rodzinnym. Oczywiście nie umniejszając w żaden sposób jego kwalifikacji i jego wiedzy, niektórzy uważają, że ktoś może bardziej doświadczony w badaniu zwłok mógłby wtedy zauważyć więcej niż dr Ehrenberg. Ale badanie toksykologiczne, jakie zlecił dr Ehrenberg, wykazało coś intrygującego, gdzie nie udało się niestety określić, czy Jeannette była pod wpływem alkoholu lub narkotyków w momencie śmierci. Odkryto, że w jej ciele znajdowało się nadzwyczajnie wysokie stężenie ołowiu, bo prawie 0,7 mg na 1 litr krwi. Stężenie podobno zaledwie tylko trochę niższe od stężenia, które w niektórych przypadkach mogło doprowadzić do śmierci lub do uszkodzenia mózgu. Czy to właśnie więc zatrucie ołowiem spowodowało śmierć? Pojawiła się hipoteza, że Jeannette mogła zostać wystawiona na działanie ołowiu przez swojego tatę, który, jak wiemy, pracował przy zumowaniu samochodów. Są podobno dowody na to, że rodziny osób pracujących właśnie w takich gałęziach przemysłu mają często zawyżone stężenie ołowiu we krwi, ponieważ jest on przynoszony do domu na ubraniach pracowniczych między innymi. Ale tak wysokie stężenie musiałoby dać o sobie znać pod koniec życia Jeannette, w postaci np. problemów ze snem, utraty wagi, problemów z pamięcią i koncentracją czy anemią. Ale nikt z jej bliskiego otoczenia nie pamięta, aby Jeannette przed śmiercią uskarżała się na jakiekolwiek problemy ze zdrowiem. W czasie swojego zaginięcia miała jedynie niewielki katar. Ten wynik testu toksykologicznego pozostaje więc tajemnicą, ale możliwe, że wyjaśnienie jest bardzo proste. Według dr Judy Melinek ciało Jeannette zostało wystawione na działanie ołowiu już po jej śmierci, najprawdopodobniej. I ołów ten pochodzi z ziemi, na której ciało dziewczyny leżało przez długi czas. W latach 70. wiele produktów, jak na przykład farby, zawierały ołów, który dopiero później został zakazany. Przez co podobno w latach 70. gleby miały znacznie wyższe stężenie ołowiu między innymi i możliwe, że to właśnie w tym leży klucz do rozwiązania zagadki. Innymi słowy, Janet miała styczność z ołowiem już postmortem, po tym gdy zginęła. No ale zostawiając to, co w takim razie mogło przydarzyć się Janet? Czy możliwe, że spotkała się z kimś, kto zrobił jej krzywdę? Jeżeli tak, to czy była to jej osoba dobrze znana, czy może ktoś zupełnie obcy? Wszyscy policjanci zgodnie twierdzili, że wspięcie się na skarpę, gdzie ciało dziewczyny zostało znalezione, nie było wcale łatwym zadaniem, raczej wyczerpującym fizycznie. Niektórzy bardziej starsi policjanci mieli na przykład problem, żeby w ogóle się tam wspiąć na górę. Mimo że nie wygląda to jakoś zbyt wymagająco na zdjęciach, no to wszyscy utrzymują, że podejście tam było strome. Niestety nie udało mi się znaleźć żadnego, nie wiem, nagrania w internecie, gdzie ktoś może by właśnie poszedł się tam przejść i pokazał, jak to wygląda. Jak i nie ma tam niestety żadnych zdjęć, na przykład, nie wiem, wrzuconych na Google Maps. Jeżeli spojrzymy na satelitę, na ten kamieniołom, no to widzimy tam po prostu mnóstwo zdjęć. Nie widzimy, gdzie ten klif jest i szczerze nie jestem pewna, czy on jeszcze się tam znajduje. Wydaje mi się, że tak. No ale zmierzam do tego, że mało prawdopodobne jest, że ktoś wyniósłby, zaniósłby tam na górę martwą lub nieprzytomną Janet. Byłoby to fizycznie bardzo wymagające. Dlatego wszyscy skłaniają się ku przekonaniu, że dziewczyna sama dobrowolnie tam weszła. Ale jeżeli tak, to w jakimś celu? Przecież Gail na nią czekała, dlaczego Janet miałaby się włóczyć po lasach w jakimś kamieniołomie? We wspomnieniach kilku świadków przewija się też temat pamiętnika Janet, który ta pisała i w którym najprawdopodobniej zawarła jakieś wskazówki co do rozwiązania swojej tajemnicy. Gail, ta najbliższa przyjaciółka Janet, wspomina, że kilka dni po odnalezieniu ciała Florence, mama Janet, pojawiła się w jej domu, to znaczy w domu Gail, ściskając w rękach jakiś notatnik i prosząc o rozmowę z jej rodzicami. Wytłumaczyła, że znalazła pamiętnik Janet i że chciałaby przedyskutować kilka rzeczy, które w nim przeczytała. Gail była oczywiście zainteresowana, ale została odesłana do swojego pokoju, ponieważ Florence chciała rozmawiać jedynie z jej rodzicami. Gail podobno nigdy nie dowiedziała się, co tak ważnego znajdowało się w pamiętniku jej zmarłej przyjaciółki. Florence podobno rozmawiała z jej rodzicami przez około godzinę, po czym wyszła. Gail wspomina, że po wszystkim jej ojciec wyglądał na mocno zmartwionego. Zapytał ją nawet, czy Janet może eksperymentowała z pisaniem fikcyjnych opowiadań na przykład. Gail zaprzeczyła. Z tego co wiedziała, Janet nie była zainteresowana ani czytaniem książek, ani pisaniem. Gail była zdziwiona, ponieważ nie miała nawet pojęcia, że jej przyjaciółka prowadziła pamiętnik. I niestety nie wiadomo, co tamtego dnia Florence przeczytała i co powiedziała jej rodzicom. Ale musiało to być coś, co wywarło na nich duże wrażenie, ponieważ od tamtego momentu zakazali córce jakichkolwiek kontaktów z rodziną DePalma. Gail odniosła wrażenie, że postrzegają wręcz samą Florence jako niebezpieczną albo niepoczytalną. I pytanie o to, czy Janet interesowała się pisaniem opowiadań, rozumiem tak, że cokolwiek to było, Janet musiała napisać coś szokującego, co ojciec Gail miał nadzieję było jedynie wytworem jej wyobraźni. Mogło to być coś poważnego, jak to, że Janet była na przykład przez kogoś wykorzystywana lub krzywdzona, lub może coś mniej ważnego czy poważnego, coś co pewnie dziś by nas tak nie zaszokowało. Jak może wzmianki o imprezach, chłopakach czy marihuanie, kto wie. Gail podkreśliła też po latach, że to były naprawdę zupełnie inne czasy, a jej ojciec był bardzo konserwatywny, do tego stopnia, że uważał kobiety noszące dżinsy za coś nieprzyzwoitego i Gail ukradkiem musiała zabierać ze sobą do szkoły swoją parę dżinsów, aby móc się tam przebrać. Innymi słowy, coś co napisała Janet w tym pamiętniku mogło szokować na przykład dorosłych ludzi, ale niekoniecznie musiało mieć coś, nie musiało być w jakiś sposób związane z jej śmiercią. I z tego, co czytałam o Florence DePalmie, to wyłania się z niej obraz kobiety takiej bardzo bogobojnej, ale mam wrażenie, że też dosyć łatwowiernej, czy też wierzącej we wszystko. Nie wiem, ciężko mi było sobie zbudować właśnie jakiś taki konkretny, dobry obraz Florence, ponieważ z niektórych relacji wydaje się być ona po prostu zwyczajną kobietą, zwyczajną matką wielu dzieci, panią domu, a według innych znów jest opisywana jako taka, nie chcę powiedzieć nawiedzona, ale właśnie to powiedziałam, no ale zmierzam do tego, że taka w pewnym sensie odklejona od rzeczywistości i gotowa uwierzyć po prostu we wszystko. Miała bowiem wielokrotnie wyrazić przekonanie, że jej córka została zamordowana przez osobę opętaną przez diabła. Ale nie przez kogoś zaburzonego, kto miał na przykład obsesję na punkcie satanizmu, tylko przez osobę, którą istotnie jakiś tam diabeł, szatan opętał. I wracając do pamiętnika, to czy policja kiedykolwiek weszła w jego posiadanie. I nie jest to znowu zupełnie jasne. Bo to wszystko, ta sytuacja, kiedy Florence pojawia się z pamiętnikiem, to wszystko miało miejsce już po znalezieniu ciała Janet, jakieś kilka dni po tym, gdy znaleziono jej ciało. I policja na tamtym etapie już przeszukała jej pokój, jej osobiste rzeczy, więc teoretycznie powinni wiedzieć o tym pamiętniku, powinni byli go znaleźć. Chyba że na przykład Florence DePalma znalazła go przed nimi i z jakiegoś powodu ukryła. Jeżeli tak, to gdzieś przepadł, ponieważ do dziś nie został znaleziony. Inna ciekawa historia dotyczy tego, że Janet była możliwie widziana kilka tygodni po swoim zaginięciu. Historia ta pochodzi od dziewczyny imieniem Roseanne, która wtedy miała około 12 lat. Roseanne była młodszą siostrą jednej z koleżanek Janet. Jej rodzina mieszkała wtedy w domu przy drodze Summit, niedaleko miejsca, gdzie Janet była po raz ostatni widziana. I Roseanne tamtego lata miała zwyczaj siedzenia wieczorami na werandzie przed domem i obserwowania mijających ją samochodów. I właśnie pewnego takiego wieczoru zauważyła idącą wzdłuż drogi dziewczynę. Roseanne na początku nie zwróciła na największej uwagi, ale w pewnym momencie zdała sobie sprawę, że tą dziewczyną jest Jeannette DePalma. Ubrana w dżinsy i bluzę, szła patrząc przed siebie. Jej ciemne włosy były gładko zaczesane po obu stronach, tak jak zawsze. Roseanne z bijącym sercem podniosła się i zawołała kilka razy. Janet! Janet! Dokładnie zdawała sobie sprawę, że dziewczyna od dłuższego czasu była uznawana za zaginioną. Lecz ta w ogóle nie zareagowała na wołanie Roseanne. Nawet nie spojrzała w jej kierunku. Wszystko działo się tak szybko, że Roseanne nawet nie była pewna, czy ma do niej podbiec, czy dalej ją wołać, czy może zawołać rodzeństwo albo rodziców. W końcu wbiegła do domu i wyciągnęła na zewnątrz swoich rodziców. Ale w tym momencie po rzekomej Janet nie było już śladu. A jej rodzice niestety zdecydowali się puścić całe zdarzenie w niepamięć, nawet nigdzie tego nie zgłaszać. Słyszeli najróżniejsze plotki o Janet i wierzyli, jak wszyscy wtedy zresztą, że dziewczyna uciekła z domu. Zdecydowali więc, że lepiej się po prostu w to wszystko nie mieszać. Coś, czego podobno Roseanne żałuje do dziś. Bo pomimo, że miała wtedy 12 lat, była przekonana w 100% o prawdziwości tego, co widziała. Uważała, że to musiała być Janet, która z jakiegoś powodu nie chciała być rozpoznana. Ponieważ pomimo nawoływania Roseanne, dziewczyna ani razu nie spojrzała w jej kierunku. Bo gdyby to był ktoś inny niż Janet, no to ktokolwiek inny po prostu z ciekawości pewnie podniósłby wzrok, aby zobaczyć, kto to się tak wydziera. A ta dziewczyna tego nie zrobiła. I Roseanne nie mogła sobie dokładnie przypomnieć, kiedy ta sytuacja miała miejsce, ale jest przekonana, że było to na krótko przed znalezieniem ciała Janet. Więc niestety nie pasuje to do tego, co wiemy o sprawie. Ciało Janet zostało znalezione w tych samych ubraniach, które dziewczyna miała na sobie w dniu zaginięcia. Były to dżinsy i podkoszulek. A poza tym jej ciało było znalezione w zaawansowanym stadium rozkładu. Więc nie było szans, że gdyby Janet żyła kilka dni przy znalezieniu jej ciała, żeby ciało zdążyło się rozłożyć do tego stopnia w tak krótkim czasie. Przejdźmy teraz do innego aspektu tej sprawy. Aspektu, którego jeżeli już znacie tę sprawę, pewnie się go spodziewacie. Klif, na szczycie którego znaleziono ciało Janet, w latach 70. nazywany był diabelskimi zębami lub zębami diabła, Devil's Teeth, ze względu na swój wygląd. W przeszłości mówiono na niego też diabelska czaszka, ponieważ na samej górze znajdowało się takie naturalne zagłębienie w skale, które w deszczowe dni wypełniało się wodą. Gdy wysychało jednak, przypominało kształtem właśnie czaszkę, stąd nazwa. Ale z czasem, ze względu na to, jak ten klif wyglądał z dołu, miejsce zostało przechrzczone na zęby diabła. I to był jeden z wielu powodów, dla których mieszkańcy Springfield zaczęli łączyć morderstwo Janet z satanizmem czy okultyzmem i wierzyli, że Janet zginęła złożona w ofierze w czasie jakiegoś rytuału. I jednym z głównych źródeł tych, nazwijmy je, plotek były m.in. gazety i prasa, ale też podobno niektórzy policjanci ze Springfield. Istnieją bowiem ogromne rozbieżności w tym, co tamtego dnia znaleziono na szczycie diabelskich zębów. Pierwszym policjantem, który znalazł ciało Janet, był Donald Schwed. Ten sam, który wcześniej tamtego dnia został wezwany do jej ręki znalezionej na osiedlu. Schwed miał później powiedzieć, że nad głową Janet ułożone były kamienie w formie takiego jakby półokręgu. a wszędzie wokół jej ciała zrzucone były małe krzyże, zdobione z dwóch patyków przywiązanych sznurkiem. Poza tym wokół ciała Jeannette było ułożone większe pnie drzew w formie takiego prostokąta, trochę tak jakby tworząc ramkę dla jej ciała, która niektórym przypominała trumnę. Słowa Szweda potwierdza m.in. ta kuzynka Lisa, która po tym, gdy wróciła już do swojego domu z tej ucieczki, bo uciekła wtedy z domu, postanowiła odwiedzić miejsce śmierci Jeannette i zauważyła wtedy kilka małych krzyży leżących na ziemi. Zupełnie inną historię jednak opowiada na przykład policjant Ed Kish, który również był obecny w momencie znalezienia zwłok Jeannette i nie zapamiętał niczego nadzwyczajnego. Niczego, co zostałoby tam na przykład zaaranżowane przez człowieka w jakikolwiek sposób. Tak, przyznał, wszędzie leżały patyki i kamienie, no ale w końcu byli w lesie. Co ciekawe, zapytany o to po latach Donald Schwed, czyli ten, który miał być źródłem tych wszystkich historii o patykach i kamieniach, zaprzeczył, żeby kiedykolwiek coś takiego powiedział. Więc skąd ta plotka się wzięła, ciężko powiedzieć. Ale możecie się chyba domyślić, jaką wersję podłapały gazety. I jakie nagłówki, jakie historie sprzedawały się najlepiej. Oczywiście te o wszelkich możliwych diabelskich szczegółach. I ta kwestia przez lata była tematem sporów i plotek. Kto kłamał, kto mówił prawdę, czy policja próbowała kryć jakąś satanistyczną sektę, bo ktoś im zapłacił na przykład. I długo nie mieliśmy odpowiedzi. Ale ta pojawiła się stosunkowo niedawno, bo zaledwie w lutym tego roku. Redaktorom Weird NJ udało się w końcu otrzymać od policjantów ze Springfield część akt, które wcześniej były utajone. Akt, które z jakiegoś powodu przez długie lata nie chcieli się z nikim podzielić. Teraz twierdząc nawet, że wszystkie zostały zniszczone w powodzi. Ale teraz magicznie się odnalazły, razem ze zdjęciami z miejsca zbrodni. Jeżeli o te zdjęcia chodzi, to nie będę ich tutaj pokazywać. Ciało Jeannette jest na nich ocenzurowane, ale rozumiem, że wciąż takie zdjęcia dla wielu mogą być niepokojące. Dlatego zainteresowanych odsyłam do Google albo na stronę Weird New Jersey. Bardzo łatwo można je tam znaleźć. Ale ci, którzy nie chcą ich oglądać, chyba muszą mi uwierzyć na słowo, że żadnych okultystycznych przedmiotów, znaków, symboli, krzyży, kamieni, niczego tam nie ma. Tak jak Ed Kish powiedział. Jest to las, mnóstwo patyków, liści, kamieni, ale poza tym nie ma niczego nadzwyczajnego. Jeannette istotnie leży obok zwalonego pnia, na którym częściowo leży jej ramię. Pień ten opiera się na innym pod kątem 90 stopni, co poniekąd tworzy taką trochę ramkę, więc może stąd to przekonanie, że Jeannette leżała w czymś rodzaju trumny. Ale poza tym tak tam wszystko jest porośnięte, że widać, że te pnie raczej leżały na sobie od dłuższego czasu. Próbowałam również dopatrzyć się jakichś krzyży na ziemi obok niej, ale niczego tam nie widzę. Jest tam sporo patyków, fakt. I widzę dwa, które rzeczywiście leżą na sobie, układając się w kształt krzyża, ale nie wygląda to wcale, jakby zostało jakoś specjalnie zaaranżowane, czy żeby one zostały związane. Po prostu sobie tam leżą. Więc myślę, że można powiedzieć z całkowitą pewnością, żadnych okultystycznych symboli tam nie było. Jeżeli odbył się tam jakiś rytuał, jak niektórzy twierdzą, to nie pozostał po nim żaden ślad. I to w sumie dziwne, bo policja była w posiadaniu tych zdjęć przez cały ten czas. I w każdej chwili mogli uciąć te wszystkie plotki i hipotezy o jakimś rytualnym mordzie. Nawet jeżeli nie wypuszczając tych zdjęć, dodając jakieś inne konkretne oświadczenie. A jednak zajęło im to tak dużo czasu, co pozwoliło sprawie biednej Jeannette obrosnąć w legendę. I to w zasadzie nie jedną, bo powstała też taka legenda, że każdy, kto zetknął się ze sprawą Jeannette, padał ofiarą czegoś, co nazwano klątwą Jeannette DePalmy. Jest to historia wciąż żywa podobno wśród strażaków, bo to oni pomagali wydostać stamtąd ciało Jeannette, które zostało znalezione. I dla przykładu jeden ze strażaków, który przy tym pomagał, popełnił samobójstwo zaledwie rok później. Wiele osób mówi, że niedługo po znalezieniu ciała dziewczyny zaczął się czuć coraz gorzej, dziwnie zachowywać, aż w końcu pewnego dnia popełnił samobójstwo, wcześniej grożąc bronią ją kobiecie, z którą się spotykał i o którą był zazdrosny. Gdy ta kobieta wezwała na miejsce policję, Don na ich oczach przyłożył sobie broń do głowy i wypalił, ginąc na miejscu, stając się jedną z pierwszych ofiar klątwy Jeannette. Należy jednak podkreślić, że sprawa Jeannette nie była jedyną, która ciążyła Donowi. Wcześniej mężczyzna służył w Wietnamie, skąd podobno wrócił nie taki sam i to wtedy zaczęły się jego pierwsze problemy. Sama sprawa Jeannette i jego obecność przy transportowaniu jej ciała zapewne też były gdzieś tam czynnikiem przyczyniającym się do jego słabego stanu psychicznego, ale na pewno nie jedynym i na pewno nie głównym czynnikiem. Innymi ofiarami rzekomej klątwy byli m.in. szef Departamentu Straży Pożarnej Robert Day, który niedługo później zwolnił się z pracy i zatrudnił jako woźny, mówiąc, że nie jest już w stanie dłużej wykonywać tak nerwowej pracy. Jego zastępca, Ed Erskine, również się zwolnił, rozwiódł z żoną i w końcu został bezdomny, żyjąc i śpiąc w swoim samochodzie. Wielu innych strażaków, którzy mieli styczność z ciałem Jeannette DePalmy, zwolniło się krótko po tym. Jeden z nich nawet udając się prosto na leczenie psychiatryczne. I mówię o tym wszystkim też trochę dlatego, aby zwrócić uwagę na przesądność ludzi pracujących wtedy przy sprawie. I na nastroje, jakie panowały na początku lat 70. Wielu z Was może pamiętać termin Satanic Panic ze sprawy West Memphis Free, kiedy to właśnie wielu Amerykanów żyło z jakiegoś powodu w przekonaniu, że po świecie chodzi mnóstwo czcicieli szatana, którzy niszczą i zabijają wszystko, co popadnie. Ale to zjawisko zauważono już w latach 70. właśnie. Składało się na to mnóstwo rzeczy. Na przykład głośny kościół szatana, założony w San Francisco w 1966 roku przez Antona Chandora LaFay, tego pana, który też napisał słynną Biblię szatana. Poza tym pod koniec lat 60. media dużo odtrąbiły o sekcie Charlesa Mansona, zresztą wyroki w jego sprawie zapadły w roku 71. Wróćmy do tego może jeszcze dziecko Rosemary Polańskiego w 68 roku. I tak się wszystko poskładało, że wielu takich może bardziej prostych ludzi, bieżących Amerykanów, właśnie tacy zamieszkiwali wtedy Springfield, zwyczajnie idei satanizmu się bało. Jeżeli w ich mieście miało miejsce coś przerażającego, jak zaginięcie i morderstwo młodej dziewczyny, to przecież nie mógł się tego dopuścić ktoś z nich. Taka myśl była zbyt okropna. Łatwiej było wierzyć, że Jeannette wpadła w szpony jakiejś szatańskiej sekty i została poświęcona w ofierze. Poza tym ciało Jeannette zostało znalezione kilka kilometrów od dużego parku czy może lasu, zwanego Watchung Reservation. W latach 70. krążyły plotki o tym, że w lasach tego rezerwatu czciciele szatana spotykali się, by odprawiać czarne msze i tak dalej. Watchung Reservation miał być miejscem do tego odpowiednim, ponieważ znajdował się na starych ziemiach cennych Amerykanów, z plemienia Lenapi. Wiele osób utrzymywało, że widziało w tym parku zabite zwierzęta złożone w ofierze lub było świadkami dziwnych rytuałów. Gdzie może niektóre z tych historii zawierały w sobie jakieś tam ziarnko prawdy, tak wiele z nich było pewnie wyolbrzymionych. Nie przeszkadzało to jednak plotkom i zabobonom narastać do gigantycznych rozmiarów czasem. Niektórzy policjanci sami o sobie po dekadach mówili, że wtedy ich wiedza i umiejętności pozostawiały czasem wiele do życzenia. Policjant Peter Hammer powiedział nawet w żartach, co prawda, ale powiedział, że połowa z policjantów w tamtych czasach nie potrafiła nawet czytać i pisać, nie obliżając im ich inteligencji. Zwyczajnie oczywiście radzili sobie jak mogli i wykorzystywali takie narzędzia jak mieli. Ale wtedy w czasie śledztwa miało miejsce wiele rzeczy, wiele błędów, których teraz, mam przynajmniej nadzieję, nikt by się nie dopuścił. Dla przykładu, policjanci nie mogli wytrzymać odoru składu, jakim przesiąknięte były ubrania Jeannette. Ponieważ nie chcieli przetrzymywać ich na komisariacie, to zamiast tego powiesili je na sznurku na zewnątrz przed budynkiem, aby się wietrzyły, gdzie każdy mógł je zobaczyć. A gdy ramię Jeannette zostało znalezione rankiem 19 września, policjanci nie mieli żadnego dedykowanego miejsca, gdzie takie dowody można przetrzymywać, bo to nie było coś, co znajdowano często. Ich departament zwyczajnie nie był do tego przystosowany. Ramię zostało więc zawinięte w kawałek jakiegoś materiału i umieszczone w lodówce na komisariacie. W tej samej lodówce, gdzie wszyscy trzymali swoje drugie śniadania. Kolejnym powodem, tutaj według policjanta Eda Kisha, dla którego Jeannette przypisywano te wszystkie szatańskie zainteresowania, to, że czytała książki o tematyce okultystycznej, że wpadła w sektę, że czciła szatana itd., była głośna sprawa Johna Lista, która miała miejsce zaledwie 9 miesięcy przed zaginięciem Jeannette. John List zamordował wtedy całą swoją rodzinę, po czym zbiegł, znikając na długie lata. Rodzina List mieszkała w Westfield w New Jersey, praktycznie w mieście sąsiadującym ze Springfield. I to było dla mnie szokiem, bo znałam sprawę zarówno Jeannette DePalmy, jak i Johna Lista od dosyć dawna, a nie miałam pojęcia, że miały one miejsce tak blisko siebie i w tak niewielkim odstępie czasu. Dom rodziny DePalma dzieliło od domu Listów zaledwie 2-3 km w linii prostej podobno. O sprawie Lista pisałam dawno temu na swoim blogu i właśnie niedawno ją sobie z tego powodu odświeżyłam. I powiem wam, że chyba możecie się domyślać, co będzie tematem jednego z najbliższych podcastów. A mówię o tym teraz dlatego, że według Eda Kisha sprawa Lista w 1972 roku wciąż była żywa w pamięci mieszkańców Springfield. Również informacje o córce Lista, 16-letniej Patricji, która interesowała się magią. Ona podobno była istotnie widziana czytająca książki o okultyzmie, bawiła się tabliczką Ouija z przyjaciółmi, nawet podobno powiedziała o sobie ta sama wiedźma czy czarownica. I możliwe, że właśnie wielu ta sprawa tak mocno utkwiła w pamięci, że przypisali te same zainteresowania i cechy właśnie Jeannette. W szczególności, że jej blada cera i ciemne długie włosy chyba dobrze wpisywały się w ten taki stereotypowy wygląd czcicielki szatana. Poza tym Patricia i Jeannette były w tym samym wieku, gdy zginęły. Kto wie, założę się, że miały nawet wspólnych znajomych, a może nawet same gdzieś kiedyś się spotkały. Przejdźmy już do bardziej sensownych i już nie magicznych, nie okultystycznych tropów. Bo całe te czary w tej historii moim zdaniem mocno przyćmiewają inne, moim zdaniem ciekawsze i bardziej sensowne hipotezy. Myślę, że pora na dobre wszystkie te czary zostawić za sobą. W październiku 1972 roku, niedługo po znalezieniu ciała Jeannette, na posterunku policji pojawił się młody chłopak, który chce być anonimowy. Zwykle mówi się o nim używając zmyślonego nazwiska Teddy Rickel. Teddy powiedział policjantom, że znał Jeannette, ponieważ była bliską przyjaciółką jego dziewczyny. I gdy dowiedział się, w jakim miejscu znaleziono ciało Jeannette, od razu przyszła mu do głowy jedna osoba. Bezdomny mężczyzna, przedstawiający się jako Red, który w lecie mieszkał w lesie na pograniczu kamieniołomu. Red miał wtedy około 30 lat i swoje przezwisko zawdzięczał płomiennie rudym włosom. I Red to taka bardzo specyficzna postać, prowadząca hipisowski, wędrowniczy styl życia. Właściciele kamieniołomu podobno nie mieli nawet pojęcia, że Red tam sobie biwakuje u nich w lesie. Lokalizacja była dla Reda idealna, ponieważ w czasie lata dorabiał sobie pracując za napiwki na pobliskim polu golfowym. To pole się chyba Baltus Roll nazywało, o ile dobrze pamiętam, i pracował tam jako caddy, czy też nosiciel kij golfowych. Na czym podobno czasem potrafił sobie nieźle zarobić. Red pomieszkiwał więc w lesie podczas ciepłych miesięcy, a gdy robiło się chłodniej, wyjeżdżał na południe. I Terry wiedział z jakiegoś powodu, że obóz Reda znajdował się blisko miejsca, gdzie ciało Jeannette zostało później znalezione. Jeannette zginęła w sierpniu, znaleziono ją we wrześniu, więc w czasie, kiedy sezon golfowy trwał jeszcze w najlepsze i w czasie, gdy Red powinien tam jeszcze być i pracować na polu golfowym. Policjant Ed Kish powiedział później, że nie wiedział o zeznaniu Terry'ego, ale był jak najbardziej świadomy istnienia Reda. Bo kilka dni po znalezieniu ciała Jeannette policjanci odnaleźli porzucony obóz Reda, zaledwie trochę ponad 40 metrów od miejsca, gdzie wcześniej leżało jej ciało. Znaleźli tam niewielki szałas wyścielony kocem. W środku leżało kilka puszek z jedzeniem, naczyń i patelnia z resztkami gnijącego obiadu. Trochę tak, jakby właściciel opuścił miejsce w pośpiechu i nigdy nie wrócił. Zdawało się też, że nikt nie znał prawdziwego nazwiska Reda. Został on jednak ostatecznie odnaleziony późną jesienią 1972 roku. Kazał się nazywać Red Kier, gdzie nie jest jasne, czy Red to było jego prawdziwe imię. I okazał się pochodzić z zamożnej rodziny gdzieś w Georgii. Ta rodzina zapłaciła mu za dobrego adwokata i nalegała właśnie na przesłuchanie Reda tylko w obecności tegoż. Nie jest niestety jasne, co wynikło z tego przesłuchania, ale Red odszedł wolno i opuścił Springfield, aby nigdy nie powrócić. Kolejnym ciekawym, prawie że mieszkańcem kamieniołomu był Tommy Rio, 30-kilkuletni strażnik. Jego zadaniem było m.in. pilnowanie, aby nikt nieproszony nie kręcił się po kamieniołomie. Niektórzy uważają z przekąsem, że robił kiepską robotę, ponieważ przez cały ten czas na terenie kamieniołomu pomieszkiwał mu Red oraz przez kilka tygodni leżały tam niezauważone zwłoki Jeannette. Ale to wszystko znajdowało się w lesie, którego Tommy nie musiał nadzorować ani sprawdzać. Interesowały go tylko maszyny na terenie kamieniołomu. Wszyscy wspominają Tommy'ego jako niegroźnego, sympatycznego, ale bardzo specyficznego. Opisuje się go jako 13-latka zamkniętego w ciele dorosłego człowieka. Czyli innymi słowy, Tommy miał jakieś zaburzenia rozwojowe. Redaktorzy Weird NJ tutaj znowu po latach zdobyli jego adres e-mailowy i zdecydowali się do niego napisać. Na pytanie, czy to on jest tym samym Tommym Rio, który kiedyś pracował jako strażnik w kamieniołomie, nadeszła tylko krótka odpowiedź. Nie, Jeanne. Trzy kropeczki i uśmiechnięta buźka na końcu. Jeanne napisane tak, jakby ktoś chciał napisać Jeannette, jednak ucięło mu 3 ostatnie litery. Właściciel adresu nigdy więcej nie napisał już nic więcej i nie odpisywał na kolejne próby nawiązania kontaktu. A policjant Ed Kish wspomina, że w czasie zaginięcia Jeannette przyjeżdżał koło tego kamieniołomu, dokładnie w miejscu, gdzie należało zatrzymać samochód i wspinać się, jeżeli chcielibyśmy dotrzeć do tego miejsca, gdzie ciało dziewczyny zostało później znalezione. Kisz jechał wtedy do jakiegoś wezwania i zauważył, że w tamtym miejscu, wczesnym rankiem, stoi zaparkowany czerwony samochód, który wziął wtedy za Forda Falcona. Pomyślał, że lokalizacja, w jakiej samochód się znajduje, jest dziwna i miał takie przeczucie, że coś tam jest nie tak. I gdyby nie to, że jechał do pilnego wezwania, to zatrzymałby się, aby zobaczyć, o co chodzi i zapytać kierowcę, jeżeli był gdzieś w pobliżu, czego tam szuka. Gdy wracał tamtędy później, czerwonego samochodu już nie było. Ed Kish nie ma nic poza swoim policyjnym przeczuciem, że to właśnie kierowca tego czerwonego samochodu jest odpowiedzialny za śmierć Jeannette. Co ciekawe, kilka przyjaciółek Jeannette wspomina agresywnego dosyć chłopaka, który jeździł właśnie takim czerwonym samochodem. Mike'a A, który wtedy miał 18 lat, długie włosy i według niektórych Jeannette bardzo mu się podobała. Poza tym czasem podwoził gdzieś zarówno ją, jak i młodszą siostrę Cindy. Jak się okazuje, chłopak mieszkał w Springfield przy ulicy Littlebrook, rzut beretem od High Point Drive, gdzie mieszkała Donna Bladys, gdzie Jeannette była po raz ostatni widziana. Szukająca podwózki zresztą. Czy jest możliwe, że stamtąd poszła właśnie do domu Mike'a? Zapytać, czy jej gdzieś nie podrzuci? Wiele młodych dziewczyn po latach wspominało, że Mike zachowywał się w stosunku do nich nieodpowiednio. Dopuszczał się molestowania, a nawet w kilku wypadkach i prób gwałtu. Wszystko to czyni go obiecującym podejrzanym, nazwijmy to, ale Mike A. niestety zabrał swoje tajemnice ze sobą do grobu, ponieważ zmarł w roku 2010. Wiele bliskich Jeannette osób uważa, że to właśnie Mike jest winny jej śmierci. Co ciekawe, było dużo dyskusji o krzyżach, które miały lub nie miały być znalezione koło ciała Jeannette, ale chyba mało znanym faktem jest, że jeden krzyż istotnie powinien był być tam znaleziony. Mały złoty krzyżyk na łańcuszku, który Jeannette wtedy nosiła. Ale łańcuszek ten nie został nigdy odnaleziony. Nie była to jedyna rzecz, jaka zniknęła. Akta wypuszczone w tym roku donoszą też o zawartości torebki Jeannette, ponieważ dziewczyna wychodząc z domu miała przy sobie torebkę. Jakieś 2 metry od ciała dziewczyny. Na ziemi leżało kilka rzeczy. Paczka chusteczek higienicznych, taki sztyw do nosa o mentolowym zapachu dla osób z przeziębieniem, nie wiem czy jest na to jakaś krótsza nazwa, puder, szminka, cień do oczu, grzebień, klucze i mała fiolka z niezidentyfikowaną substancją. Nigdy nie odnaleziono samej torebki Jeannette, jak i jej portfela i pieniędzy. Chociaż też nie jest dokładnie jasne, ile wtedy dokładnie miała przy sobie. I ta niezidentyfikowana substancja też stoi pod znakiem zapytania. Czy to był jakiś kolejny kosmetyk, który policjanci, nie znając się, po prostu nie zidentyfikowali? Czy może jakiś lek na przeziębienie, albo jeszcze coś innego? Nie wiadomo. Jak widzimy, chyba w końcu tutaj klaruje się jakiś motyw. Kradzież. To mógł być motyw główny ataku na Jeannette, ale mógł też towarzyszyć jakiemuś innemu. Widzimy wyraźnie, że Jeannette została okradziona. Zabrano jej łańcuszek, pieniądze, portfel, torebkę. Ten słabo znany fakt moim zdaniem zupełnie zmienia spojrzenie na tę sprawę. Przestępstwo wcale nie nosi znamion przestępstw popełnionego przez obłąkanych satanistów, ale czyli przestępstwa bardziej pospolitego. I nienawidzę tego słowa. Nie lubię mówić, że czyjeś morderstwo było pospolite, bo mam wrażenie, że ujmuje to tak trochę cierpieniem ofiary i że odebranie komuś życia nigdy nie powinno być pospolite. Ale jest zdecydowanie bardziej przyziemne, niż przynajmniej to, co opowiadano o tej sprawie przez lata. Jeżeli to kogoś interesuje, to nie ma żadnych dowodów na to, że Jeannette została wykorzystana seksualnie. Wciąż jest możliwe, że to było właśnie też jednym z motywów sprawcy. Ale ze względu na stan ciała niewiele można było powiedzieć. Natomiast ciało zostało znalezione ubrane, co może sugerować, że do gwałtu nie doszło. A to dlatego, że przestępcy rzadko pozwalają swoim ofiarom się ubrać czy ubierają je, jeżeli tak planują pozbawić je życia. Ale oczywiście wciąż mogło do tego dojść, albo mogło to być motywem sprawcy, głównym motywem sprawcy, ale coś poszło nie tak. Mówię tylko, że nie ma żadnych dowodów przemawiających za tym, że to był jakiś atak na tle seksualnym. I na początku miałam powiedzieć, że moje, nie wiem, osobiste przeczucia co do tej sprawy są takie, że Jeannette najwyraźniej właśnie zginęła z ręki kogoś, kogo znała. Albo trochę lepiej, albo trochę gorzej, ale jednak kogoś, kogo znała i z kim czuła się bezpiecznie. Fakt, że chodziła wtedy po domach i szukała kogoś, kto ją podwiezie, pozwala mi przypuszczać, że mogła właśnie natrafić na osobę jakoś tam jej znajomą, która może ją, nie wiem, do tego kamieniołomu wyciągnęła. Fakt, że Jeannette zadzwoniła tamtego ranka do Gail powiedzieć, że nie może wyjść z domu, bo mama każe jej sprzątać, co podobno było kłamstwem, sugeruje, że może Jeannette po prostu nie miała najlepszego humoru, może nie chciała się z nikim spotykać, albo nie chciała się koniecznie spotykać z Gail czy z tamtymi chłopakami i że może właśnie natrafiłam na jakiegoś znajomego czy znajomych, którzy powiedzieli i chodź tutaj, nie wiem, mamy zioło czy piwo, idziemy sobie usiąść gdzieś w lesie, w kamieniołomie, trochę się rozodwiemy, no i może Jeannette po prostu ten pomysł bardziej się spodobał niż widzenie się z Gail. Takie miałam podejrzenia, takie miałam przeczucia. Ale miejsce, gdzie ciało Jeannette zostało znalezione, jak teraz możemy zobaczyć na zdjęciach, wcale nie wygląda jak jakieś miejsce, gdzie młodzież by imprezowała. I rzeczywiście są tam jakieś plotki, może nie plotki, ale przekazy o tym, że w tym lesie gdzieś tam młodzież czasem się palętała, imprezowała, ale nie było to miejsce jakoś szczególnie do tego popularne. I tak właśnie miałam powiedzieć, że taka jest moja hipoteza. Ale czytając o tej sprawie, natrafiłam na niezwykle podobną sprawę z sąsiedniego miasta, w którym właśnie młoda kobieta zniknęła po tym, gdy wsiadła z kimś do samochodu, a potem została znaleziona w parku, twarzą do ziemi, uduszona. A ta sprawa znów pociągnęła za sobą kolejną sprawę, bo zaginięcie i morderstwo dwóch dziewczyn w hrabstwie Bergen i jeszcze jedną, a później znalazłam jeszcze jedną i tak ze sobą walczyłam. Czy wpakowywać te wszystkie sprawy i te wszystkie informacje do tego odcinka, ale w końcu zdecydowałam, że poświęcę im odcinek kolejny. Więc wiecie, jakich odcinków się spodziewać niedługo. Tego oraz rodziny journalista. A i będzie jeszcze jeden na temat pewnego seryjnego mordercy, ponieważ czytając o tych wszystkich sprawach natrafiłam jeszcze na pewnego pana, który przyznał się do jednego z tych starych morderstw zaledwie, jak to nagrywam, nie wiem, może tydzień temu. Więc zostajemy w New Jersey na dłużej, rozgoście się w New Jersey. Także powstanie z tego taka trylogia, czy nawet więcej niż trylogia. Trylogia z New Jersey. Bo tak nam tutaj jedna sprawa teraz będzie wynikać z poprzedniej i tak dalej. Trochę tak jak te 3 odcinki, które zapoczątkował podcast o siostrach Leon. Ale tak, w tym momencie zdecydowałam się skończyć, uciąć ten odcinek. Za parę dni, nie każę wam czekać do niedzieli, za nie wiem, 2-3 dni, jak skończę wszystko montować, wrzucę taką poniekąd drugą część do tej dzisiejszej sprawy, do dzisiejszego odcinka, która będzie poniekąd takim dopełnieniem i poruszy wiele podobnych spraw, które wtedy miały miejsce w okolicy. I tak, a za tydzień chyba usłyszycie o Johnny Liście, że tak tutaj spoileruję. Bo strasznie ta sprawa ostatnio za mną chodzi, nie daje mi spokoju i zwykle jak tak jakaś sprawa nie daje mi spokoju, to znaczy, że muszę o niej nagrać podcast i wtedy mogę o niej zapomnieć i zostawić ją ze sobą. Także taki jest plan. Dziękuję Wam dzisiaj za słuchanie, dziękuję za oglądanie. Jestem oczywiście ciekawa, co sądzicie o Jeannette DePalmie, o jej sprawie. I polecam wysłuchanie kolejnego odcinka, który pojawi się za parę dni, jeżeli chcecie mieć takie dopełnienie tej dzisiejszej sprawy. Okej, trzymajcie się, pa!